Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, nadchodzi jakże ważny moment dzisiejszego spotkania. Poznamy liderów list okręgowych. I teraz Kasia już dzisiaj zapunktowała, bo miała okazję zapowiedzieć tą osobę, ale ja także będę miał tą okazję. Zapraszam do nas liderującego stronnictwo, ale i na liście w Okręgu Płockim na Mazowszu kolegę prezesa Waldemara Pawlaka. Rozpoczynamy prezentację kandydatów pierwszych miejsc. Pierwszych miejsc list wyborczych, czyli czas na jedynki. Moi drodzy, zapraszamy was tu niezwłocznie, bo chce was zobaczyć cała Polska. Zaczynamy od województwa dolnośląskiego. Okręg Legnicki reprezentuje Roman Kuty, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze. Okręg Wałbrzyski, Ryszard Niebieszczański, samorządowiec, wieloletni wójt gminy Kłodzko. A okręg wrocławski, Ewa Mańkowska, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zapraszamy serdecznie. Województwo kujawsko-pomorskie, okręg toruński, Ewa Kieszkowska, wicemarszałek Sejmu, wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Okręg bydgoski. Reprezentuje dzisiaj Zofia Kozłowska, rolnik, przewodnicząca oddziału regionalnego Koła Gospodyń Wiejskich, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy. Zapraszamy. Koleżanki i koledzy, czas na województwo lubelskie. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że okręg lubelski reprezentuje marszałek województwa lubelskiego, mój dzisiejszy partner, kolega Krzysztof Hetman. Okręg bialsko-podlaski, chełmski i zamoński, Franciszek Jerzy Stefaniuk, poseł na Sejm. Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, znany nam wszystkim z celnych powiedzeń, fraszek i refleksyjnych wierszy. Koleżanki i koledzy, czas na województwo lubuskie. Dzisiaj niestety nieobecna z nami, ale reprezentująca jak najbardziej ten region, koleżanka minister Jolanta Fedak, wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Zielonej Górze. Województwo łódzkie, okręg łódzki, Bogusław Kaczmarek, nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Okręg piotrkowski reprezentuje Krystyna Ozga, wicewojewoda łódzki, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, działaczka Koła Gospodyń Wiejskich. Zapraszamy, Krysia. Okręg sieradzki. Mieczysław Łuczak, poseł na Sejm, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. A teraz czas na województwo małopolskie. Okręg podkrakowski reprezentuje Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski. Okręg krakowski, Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego. Czas na okręg nowosądecki. Reprezentuje Bronisław Dudka, poseł na Sejm, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. I województwo małopolskie zamyka okręg tarnowski, Andrzej Sztorc, poseł na Sejm, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Tarnowie. Koleżanki i koledzy, a teraz czas na województwo mazowieckie. Okręg radomski reprezentuje Piotr Papis, wójt gminy Krzów. A okręg siedlecko-ostrołęcki, kolega Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Miasto stołeczne Warszawa. Pan Władysław Kozakiewicz, mistrz olimpijski w skoku o tyczce. 1980 roku z Moskwy, z
którego nazwiskiem nierozłącznie kojarzy się słynny gest Kozakiewicza. A okręg warszawski, nazywany też popularnie Rogalikiem, reprezentuje kolega Janusz Piechociński, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, autor społecznych raportów o stanie rynku kolejowego i sytuacji transportu drogowego. Przenosimy się na południe, województwo opolskie. Kolega Stanisław Rakoczy, przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, prezes zarządu wojewódzkiego PSL w Opolu. Jeszcze dalej na południowy wschód, województwo podkarpackie, okręg krośnieński, reprezentuje kolega Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Okręg rzeszowski, kolega Jan Bury, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu. A województwo podlaskie reprezentuje kolega Jan Kamiński, poseł na Sejm obecnej kadencji. Zapraszamy. Województwo pomorskie, okręg gdański, reprezentuje Maria Daszkiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Pelpinie. Działa w Powiatowej Radzie Osób Niepełnosprawnych w Trzewie. Zapraszamy. A okręg gdyński, koleżanki i koledzy, reprezentuje koleżanka Stanisława Bujanowicz, sekretarz Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, dyrektor Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Województwo śląskie, okręg bielsko-bialski, kolega Maria Normaniec, prezes zarządu wojewódzkiego PSL w Katowicach. Okręg częstochowski, kolega Władysław Syrakin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Okręg gliwicki, Andrzej Pilot, wicestarosta powiatu tarnogórskiego. A okręg rybnicki reprezentuje Bronisław Karasek, przedsiębiorca, znany w regionie działacz społeczny i samorządowy. Okręg katowicki, Krzysztof Kurak, dyrektor kopalni Wujek. Okręg sosnowiecki, Stanisław Dąbrowa, wicewojewoda śląski. Koleżanki i koledzy, województwo świętokrzyskie i mój kolega samorządowiec Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Województwo warmińsko-mazurskie, okręg elbląski, reprezentuje Stanisław Żelichowski. Prezentowaliśmy już sylwetkę kandydata przed jego wystąpieniem dzisiejszym. I okręg olsztyński, Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Czas, koleżanki i koledzy, czas na województwo wielkopolskie. Okręg kaliski, reprezentuje Józef Racki, poseł na Sejm. A okręg koniński, uwaga, Eugeniusz Grzeszczak, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szef Krajowego Sztabu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Okręg wilski reprezentuje Stanisław Kalemba, poseł na Sejm, począwszy od pierwszej kadencji, wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Okręg poznański, Wojciech Jankowiak, samorządowiec, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. I czas na województwo zachodniopomorskie. Okręg koszaliński reprezentuje Jan Głodny, rolnik, działacz społeczny. Zapraszamy serdecznie. A okręg szczeciński reprezentuje Kazimierz Zięba, działacz samorządowy, prezes zarządu wojewódzkiego PSL w Szczecinie. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, chcieliśmy również bardzo serdecznie zaprosić do nas na scenę pozostałych kandydatów, których mamy wiele na naszych listach, między innymi takich jak
Jest z nami król kibiców polskich, Andrzej Bobo-Bobowski. Zapraszamy serdecznie. W tym miejscu poinformuję Państwa, że na naszej liście także jest pani Urszula Górska, córka legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Zapraszamy również do nas na scenę wybitnego sportowca pana Pawła Nastulę, mistrza olimpijskiego w judo z Atlanty. Dwukrotnego mistrza świata i pięciokrotnego mistrza Europy. Prosto z Chicago, z USA. Przyleciał znany polonijny dziennikarz, pan Sylwester Skóra, autor programu radiowego O Nas Dla Nas. Zapraszam. Koleżanki i koledzy, drodzy Państwo, w szeregach naszej partii jest coraz więcej młodych ludzi. Przybywa ich z roku na rok, co nas wszystkich bardzo cieszy. Kochani, pokażcie się, powitajmy ich brawami.